który no nie chce grać w tym klubie, zresztą klub chce go sprzedać. O, jedni chcą tego, inni chcą tego. Na razie to jest pierwsza sytuacja dla gości, tak nazwijmy. No to będzie jedni, drudzy są gośćmi, fauluje Brozowicz. Będzie po faulu na Solerze nowy fragment gry. I kto? I chyba Carlos Soler. Dobre było to uderzenie. Spisuje się tutaj jak trzeba. Nawawa Lakini, trzykrotny reprezentant Arabii Saudyjskiej. Młodzieżowy mistrz Azji, bramkarz Al Nasser. Dobre uderzenie. I to jest zawodnik, może Państwo go pamiętacie, z Mistrzostw Europy młodzieńcy Emery Endur czy Lemina, więc oni powinni się dopiero od tych zawodników uczyć i dojrzewać, bo też... Ale widać, że trener Enrique ma swój... No właśnie, to tak na drugą nóżkę, tymczasem Paryżanie. I pytanie, czy z tym nie będzie problemu, bo nie ma typowej dziewiątki, a serce to nie jest piłkarz pola karnego, to jest piłkarz Lemina, Lizbona. No ale Mina, no ale Mina! Tak pozycyjnym, jak również jeżeli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, to jest też troszkę naiwna budowa akcji. Bardzo ryzykanckie podanie do tyłu Ronaldo. Endur go tutaj lekko poturbował. Przepły w grupie, grając z późniejszym mistrzem i wicemistrzem Europy. Lemina, ale zobaczmy, to będzie problem Paryża w tym spotkaniu, jeżeli to nie zostanie troszkę jako zawodnik środka pola, to nawet nie był taki ofensywny pomocnik, więc pytanie, jak oni będą sobie z tym radzili, może będzie posiadanie piłki, że będą dośrodkowania, że będzie dużo piłkarzy przed polem karnym, o to jesteśmy spokojni, bo to był Ekite, to jest chyba jedyny Hugo Ekite, taki typowy napastnik dzisiaj, jakiego PSG w ogóle tutaj ma. Ta klasyczna dziewiątka, to się zgadza. I pytanie, czy coś jeszcze będzie wprowadzić? Gislem konał dośrodkowanie, Ronaldo skoczył obok Skriniara. Ale to były dobre propozycje w Bulgarii, bo było tutaj 1-1, nie było zagładki wykonania Paryża. To środkowanie całkiem niezłe. Ronaldo na tę piłkę czeka. Natomiast skończyło się spokojnie dla mistrzów Francji. No to tym bardziej, że... Ale już jak mówiłem, do Azji nie poleciał. Zobaczmy! Bo Ekite się pojawi. Może jeszcze inne rozwiązanie. Świetne podanie w pole karne. Tymczasem szansa przed Leminą. To powinna być bramka. Ale nie ma gola. No a Lemina zatrzymuje go Alakini. I to była 100% okazja. Widzieliśmy Neymara, widzieliśmy Marquinhosa, Verratti'ego. Ich jeszcze myślę w akcji dzisiaj zobaczymy. Lemina i Al-Ghanam. Rzut wolny po faulu Saudyjczyka i Asensio. Lewa noga Marco Asensio. Cristiano Ronaldo, rzut rożny. Dlaczego go Topty przypomniano? Bo to był mecz przeciwko PSG 21 lat temu. No, grał oczywiście przeciwko Paryżanom parokrotnie w rozgrywkach europejskich. Dzisiaj naprawdę dobrą, co widzieliśmy na Mistrzostwach Świata, to tej decyzyjności będą się uczyli bezpośrednio od takich nauczycieli jak Ronaldo. Właśnie rzeczony nauczyciel w polu karnym odwrócił się, zobaczył, że tutaj opcja podania raczej odpada. Zdecydował się na strzał, z tego wyszedł rzut rożny, zobaczmy. Ale zwróćmy uwagę, czterech zawodników obrony. Gislem Konał, kolejne jego dobre dośrodkowanie, Skriniar nie trafia, Brozowicz.